Rafał Buszek oficjalnie w Indykpolu AZS, o tym mówiło się już od dłuższego czasu. Pytanie, gdzie były problemy, żeby tak szybciej ogłosić? Problemy z Resowią, która nie chciała wypożyczyć, czy może jakieś indywidualne szczegóły z Olsztynem? No, problemy były niewielkie, ale no niestety no, troszeczkę czasu to trwało. Na szczęście już kontrakt został podpisany, także może cieszę się, że zostałem wypożyczony i że będę występował w Olsztynie. Jak z Maćkiem Dobrowolskim rozmawiałem jakiś czas temu, to on mówi, że jak ja podpiszę, to Rafał też będzie chciał przyjść do Olsztyna. Trener Stelmach też strasznie nalegał na ten transfer, naciskał i teraz wydaje się, że wszyscy są zadowoleni, bo i działacze, i rozgrywający, który będzie miał z kim grać, bo się znacie, więc chyba wszyscy są szczęśliwi. No tak, no jak usłyszałem, że będzie i ten Stelmach, i Maciek Dobrowolski, bo już to nie, też chciałem właśnie występować w tej drużynie i to opóźnienie, które właśnie, o którym mówimy, to może tylko właśnie wynikać z tego, że sprawy kontraktowe, no nie było ani chwili, ani przez moment nie było takiej sytuacji, w której bym nie chciał grać na przykład w Olsztynie, tylko to wynikało z dopięcia wszystkich spraw kontraktowych, to opóźnienie. Ci, którzy nie śledzą Plus Ligi wnikliwie, mogą się zastanawiać, Rafał Buszek, okej, był w Resowi, ale zbyt wiele nie grał. Jak tak patrzyłem na statystyki oficjalne na Plus Lidze, to 14 setów, 17 punktów, to jakiejś tam furory nie robi, ale wiemy, jaka była sytuacja w Rzeszowie, że ciężko było się przebić do meczowej dwunastki. No tak, dokładnie, no, nie każdy może grać. Mieliśmy bardzo silny zespół, który odniósł sukces w poprzednim sezonie, także no, na pewno nie grałem tyle, ile chciałem, ale cieszę się, że teraz będę mógł występować w większym wymiarze czasu na boisku. Jak zmienił się Rafał Buszek, którego pamiętamy z występów regularnych w Efektorze, a teraz Rafał Buszek, który przyjdzie do Olsztyna? Na pewno będę doświadczony o ten jeden sezon, bardzo ciężki też dla mnie. I na pewno jestem lepszym zawodnikiem niż byłem sezon temu i na pewno będę po sezonie w Olsztynie też bardziej doświadczonym i lepszym zawodnikiem. Także no, każdy sezon jest inny, no, i nie ukrywam, że teraz będzie troszeczkę inaczej wyglądał ten sezon niż ten spędzony ostatni w Rzeszowie. Także cieszę się, że będę mógł występować w Olsztynie. A jak może wyglądać ten sezon w Olsztynie? Bo skład jest już mniej więcej znany. Mamy zawodników o znanych nazwiskach. Tylko pytanie, to co jest na papierze, to nie gra. Wygląda fajnie, a pytanie, czy jest szansa, żeby to jakoś przełożyć na boisko? Przynajmniej no, teoretycznie. Na pewno jest szansa. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądał sezon, bo to pokażą mecze. Ale na pewno powstał bardzo ciekawy zespół, także tylko można czekać z niecierpliwością na pierwsze spotkania, na pierwsze mecze w lidze i dopingować zespół, żeby zaszedł jak najwyżej. I mamy taką małą kolonię rzeszowsko-kielecką w Olsztynie, bo i Tomek Józefacki, i Maciek Dobrowolski, i Michał Żurek, i teraz kolejny zawodnik, który ma przeszłość kielecko-rzeszowską i jeszcze niewykluczone, że pojawi się kolejny zawodnik, który ma za sobą występy w Efektorze. To jest jakiś pomysł na to granie w Olsztynie, żeby ściągać takich zawodników, którzy gdzieś tam się ze sobą już w jakiś sposób znają? No na pewno będzie łatwiej się grało, tak. Czy mi z Michałem Żurkiem, czy z Maćkiem Dobrowolskim, to na pewno będzie pomagało. Ale no, ja się cieszę, że będę mógł występować z zawodnikami, z którymi ostatnie sezony spędziłem, także jak dla mnie to jest jak najbardziej na plus. A na minus nie była Urania, która słynie z tego, że jest zimna? Znaczy powiem tak, no, każda hala jest jakaś specyficzna, także miejmy nadzieję, że to będzie dla nas większy plus niż dla przeciwników i wykorzystamy to.